Cześć, tu Ernest! Nareszcie wiem, jak będzie wyglądał nowy pakiet skinów w wysokiej jakości, a na mapie zachodzą kolejne zmiany. O wszystkim powiem wam w tym filmiku, ale zanim do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale jesteśmy na dobrej drodze do 300 tysięcy subskrypcji, więc będę bardzo wdzięczny za pomoc! Dobra, zacznijmy od zmian na mapie. Oba nadajniki strzeleń, które obecnie są na mapie, zostały uruchomione. Na zamrożonym lepkim lasku i wyłazie odpoczynku w niebo są wystrzeliwane wiązki światła, które tworzą wyrwy, a po aktualizacji zajdą większe zmiany na mapie. Oaza odpoczynku będzie mieszanką terenu pustynnego z mokrymi moczarami, które są przeciwieństwem oazy odpoczynku. Po drugiej stronie mapy za to powinien powrócić lepki lasek. Kilku z was w komentarzach pod poprzednim odcinkiem słusznie zauważyło, że do lepkiego lasku mogą powrócić zimowe zombiaki, bo takie zombiaki też były podczas eventu w sezonie 7, ale mam nadzieję, że Epic Games przygotuje coś innego, ponieważ te zimowe zombiaki były praktycznie takie same jak te fioletowe, które już są w sklepowej sadybie. Tak swoją drogą to w trybie powtórki można zobaczyć coś bardzo ciekawego. Kevin w powtórkach czasami jest cały popękany. To nie pierwszy raz, kiedy w trybie powtórki coś w ten sposób się buguje. Ten mały błąd podpowiada nam, że Kevin wraz z biegiem czasu będzie coraz bardziej popękany. Będzie pękał do kolejnego eventu, w którym prawdopodobnie wybuchnie po raz drugi. Tak samo jak w 6 sezonie. Poza tym na mapie zaszła jeszcze jedna trochę niespodziewana zmiana. Spójrzcie! Na mapie już nie ma czerwonych baloników strasznego klauna. No i niestety to wygląda, jakby to było na tyle w temacie współpracy Fortnite z filmem To, rozdział drugi. Kilka sezonów temu na mapie zawitał Ralph z filmu Ralph Demolka. Owocem współpracy Fortnite z filmem Ralph Demolka było to, że pojawił się na ekranie w karkołomnym kinie, a do sklepu weszła darmowa emotka, która była tonycznym ruchem z filmu. I to tyle. To dobry przykład, że Fortnite potrafi robić takie mniejsze współprace. W tym przypadku jednak jest mała możliwość, że te baloniki to wszystko. Ale spokojnie. Do teraz, czyli do drugiej w nocy, kiedy robię ten filmik, nie została ogłoszona aktualizacja, co oznacza, że jednak wejdzie ona dopiero w środę. Wiemy, że po najbliższej aktualizacji z mapy zostanie usunięta Pandora. To może być tym dobrym momentem na wprowadzenie do gry kolejnej nowej zawartości do sklepu powiązanej z jakimś tytułem. Fortnite'owi udało się skupić uwagę graczy na filmie To, rozdział drugi, co moim zdaniem na pewno wystarczyło, aby zebrać kilku nowych widzów dla filmu. Ale mam nadzieję, że na tym ta współpraca się nie zakończy. Musimy poczekać do najbliższej aktualizacji. Trzymam kciuki za to, że będzie ona zawierała jakieś ekskluzywne przedmioty. Jedyna zmiana na mapie w tym temacie, która dalej jest, to ten oto przesunięty kafelek chodnika. Do tego dalej są odpływy, z których wylatowały baloniki. Może ten klaun je zebrał i po prostu odleciał. A w temacie skinów właśnie, to wczoraj w plikach gry na PC-tach został odkryty przez twórców gry cały pakiet Mrocznych Legend, co oznacza, że wydobywcy danych od tamtego momentu mają możliwość sprawdzenia tych skinów w grze na PC-tach, a to oznacza dobrą jakość prezentacji skinów. Pakiet będzie zawierał 3 ubiory, 2 backblingi, a zbierak, teraz uwaga, prawdopodobnie będzie oddzielnie, w sklepie, za fodolce. Wszystko w stylu Kevina. Na ekranie teraz widzicie nagranie z gry Hypexa, na którym pokazuje te wszystkie skiny, które będą w tym pakiecie. Sam pakiet powinien wejść już niedługo, w cenie 80 zł, ale nie znamy jeszcze dokładnej daty. Mi ten pakiet się bardzo podoba i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co wy o nim uważacie. Nie tylko podoba mi się ich kolorystyka, ale też i to, że są animowane. Tarcza i kostka są kozackie, a do tego ten zbierak. Szkoda, że ten zbierak będzie oddzielnie. Prawdopodobnie. Okej, to tyle z mojej strony. Ja już dziękuję za oglądanie i no, zapraszam do oglądania nowego pakietu.
i do zobaczenia w busie bajowym. Oj, tak przy okazji to przepraszam za końcówkę w poprzednim filmiku.